Dzisiaj wybieramy najlepsze soki, napoje i nektary. Płyny to bardzo ważne produkty w naszej diecie. Natomiast ja jestem akurat zwolennikiem tego, żeby spożywać soki, ponieważ soki, to jest ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, nie mogą mieć w dodatku cukru ani żadnych konserwantów, polepszaczy czy zagęstników. Jest to 100% soku. Może to być sok z miąższem, może to być sok świeżo wyciskany, który ma krótką datę przydatności i jest wtedy najlepszy. Lepiej kupować soki z dodatkiem miąższu, ponieważ tam jest dodatkowo błonnik pokarmowy, który hamuje wchłanianie dużej ilości cukru zawartego w sokach. Ten cukier pochodzi oczywiście z owoców, to nie jest cukier dodany i wtedy nasz organizm nie reaguje tak, jakbyśmy zjedli coś słodkiego, czyli nie podnosi szybko stężenia glukozy w organizmie. Następnie mamy po soku nektary. Nektary już mogą być rozcieńczane wodą, mogą mieć dodatek cukru, natomiast cały czas nie może producent dodawać żadnych konserwantów, żadnych dodatków do żywności. I tutaj w nektarach jest zdecydowanie mniej soku owocowego niż w samych sokach stuprocentowych. I ostatnia grupa to są napoje, które tutaj na zasadzie quantum satis producent dodaje tyle wody, tyle cukru, tyle konserwantów, ile ma tylko ochotę, więc napój zawiera bardzo mało owoców w sobie i nie jest polecany w prawidłowym żywieniu. Możemy oczywiście korzystać również z soków warzywnych. To jest fajna dodatkowa porcja zarówno warzyw, jak i wody w naszej diecie. Należy zwracać uwagę na ilość soli zawartej w takich sokach, chociażby pomidorowym. No i tutaj też nie dodaje się cukru, więc możemy bezpiecznie spożywać takie soki, ale najlepiej polecam jednak, żeby zrobić samemu sok w domu, kupić owoce, warzywa i blendować całe warzywa i owoce i w ten sposób dostarczyć sobie owoce do diety.